Siemaneczko, z tej strony Daniel, to jest kolejny odcinek na moim kanale z Lubelscy Rolnicy. Ze mną jest Bartek, który... Rzeszy... Nie wiem... Co? Nie. Oddaję dżunglę. Siedź do mnie. Kurde! Chłopie chyba drzwi nie umiesz otworzyć. Widzi to, trawa podrosła. 60 w garażu. No, się za dupie robi. No, zaś muszę kosę. Ty! I ty, a ty może pamiętasz, no, gdzie jest nasza kosa? Ja tu stoję. A, ty, dobra, to widzę. Dzisiaj będziemy siali kukurydzę. Tu nasiona mamy przygotowane. Chyba wystarczy. Na naszej autosalce. A ile, czekaj, po ile te worki? Po 50 kilo? Chłopie, bo ja mam ile wlezie. Tu będzie może tona 300. Jakoś to. O, ty! Kurok! Ty, chłop, nie pojechał. Ja, panie! Ty, chyba czekaj. Nie mam. Panie! Kurde! Panie! 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 Stój! Dobra, nie biegnę, nie chcę się zamacać. Panie, dzień dobry. O, dobry. Ja na usługi. No to do nas pan. A to ja się pomyliłem, zły adres pisałem, to już jadę. No czekaj, pan się zatrzymaj tu przy moim bracie, ja mu muszę powiedzieć i no. Dobra. Ja pierdzielę. Bartek. No, ty weź 30 i jadź. I jadź na to nowe. Na to nie to nowe, tylko na to nowe. To tam niech pan kieruje. Ona odpali? Tutaj pan polna droga zaraz, będzie w lewo. Tu, panie, skręcaj! Panie! Dobra. Jo, panie, tu polno drogo. I no, państwo się tu nie rozpędzaj, bo zaraz kolejny zakręt. Panie, wygodny ten pędzik pana. A no, ładny. Tylko, panie, szyby takie cieszę, że myślałem, że ja tu mogę wyjść bez szyby, panie. Panie, powoli pan. Gdzie teraz? No, panie, no tam dali nie ma drogi. No w prawo albo w lewo? No, panie, tam nie ma drogi dali. Dobrze, panie, jedziesz teraz. I tu za panie w ten, teraz w lewo będzie. W lewo! O, i jadzim. O, i tu, panie, nasze pole. No to po lewej. Jo. No dobra, no to taki mały kawałek. A jeszcze coś, czy tylko jedno? Jeszcze jeden kawałek. A, no to dobra. Tylko panie kukurydzę, nie? Panie kuku. Jadzie. To ja się cofnę na drogę, nie? Żeby napełnić. Lepiej niech sobie pan tutaj na polu opuści, nie? My tam podjadziemy, nie? To pan, co się jeszcze z tym siewnikiem robi. Czekaj, panie, ja wychodzę. Panie, ja zaraz przyjdę. Bartek, szybciej nie pójdzie. No, oczywiście, że nie. Czekaj, słuchaj. Ale tutaj będzie ten. Popiepcham jak mogę. O chłopie. Mogliśmy 60 wziąć. No. Chłopie, ale ten. Ale ładnego tego fenda ma. A powiem ci, że w środku to chłopie klimatyzacja jest, chłopie. Otwórz pan burtę. Znaczy ten. No dobra, czekaj tam. Tam. Ej, wjedź pan trochę, żebym ja na drodze nie stał. Dobra. Po bułokach. A panie, nie moje, to jest można. Ale moje, panie! O, teraz! O, czekaj, burtę otworzy ino. Czekaj. O. Czekaj, stój pan! Dawaj do tyłu, to zdjęcie zrobię. Do tyłu, panie, bo zdjęcia sobie porobimy na pamiątkę. Dobra, to ja tylko klapy zamknę. O, ja sobie tutaj. Tylko czekaj, stój pan. O. Ja zrobiłem.
Dobra, jak pan? A ze znacznikami czy bez? A pani, jak pan woli? Jak pan chce? Dobra, to jadę. To jest pana wymysł. O, ty gdzieś tu jest. Dobra. O, ty tu jest. A nie, kurde. Opie, jeszcze słoma została. O chłopie, jeszcze jej nie wywijało? Ty, chyba że... Ej, jak, chłop... chyba, że jak to gnuje, zaraz skończone będzie. Ej, chyba, że jak tu gnuję rozwalałem, to... O, nie idzie ten pędzik. O, patrz, włączył dwójkę. To chyba na jednicę jechał. Czekaj, to ja się gdzieś przestawię, co? No. Nie będę zamykał, nie? No na zasiane to ciężko, nie? By było. To chyba wiesz co? Chyba, że na się cofnie do tyłu, żeby on się tu nawrócił, nie? No. I będzie stał, nie? Ty to w sumie czekaj, bo to jak na razie można zamknąć. Czekaj. Ty chyba stoisz, nie. Nie? Czekaj. Nie, po co? Nie zamykaj, po co? Pa, ale pa, tu Michałowi ładnie ten, ale tu chopie. Chyba rzepoku miał te na się rzepoku chyba miał pojęci. Dobra. Sobie w 30 posiedzę. Ty, mędo. Ja muszę. Czekaj, na przyczepę siadnę. Kurde, gdzie na były to nie jest. O. Jak tu przyjadzie, to ja sobie pojadę z nim, nie? No. Zobaczymy, co tam opowie o swoim sprzęcie. Jak, czy on w ogóle ma jakiś gospod, czy on tak tylko... To nie jest syn od Kamasa przypadkiem. A nie wiem w sumie. Taki głos ma podobny, nie? No. Dawno on nas nie był. No. Ogólnie chcemy sprzedać 30. No. 10 tysięcy chcemy, ale nie ma do negocjacji. A czy tam z 500 zł można ściągnąć? No, może 200. Ale czekaj. O, pa! No, ej. To jest chłop, nie? Cofa. Zabiło mi jaka, to cofa, nie? To jest chłop, nie? Panie, mogę jechać z panem? A jasne, czemu nie? Panie, a ja tu mogę nagrywać w ogóle? Czy nie? A można, można. Dobra. Jakże pan zawsze nagrywa, jak do pana, żem przyjeżdżał? A to pan od Kamaza, tak? Jo. A, to pan od Kamaza. Ja widzę, że jest poprzeczniok. Panie, to dużo... Panie, szybko to panu idzie takim fędzikiem. No, w sumie to siewnik. To jest dość fajny siewnik. Tylko jedyny na gospodarstwie. O, nas na takiego nie stać, nie? Znaczy i tak przy 300 bowiem pługu chodzi, nie? Przy Lemkenę. Taki chyba jak pan ma. Czy taki mam? Taki fędzior? Panie. No, tam trochę pod górę mi nie dawał rady, ale na pewno nie miałem włączonego. No, zapędem się po ulicy nie jeździ, ale miałem 60, więc ją sprzedałem i kupiłem tego, nie? Panie, my mamy 2 60. Dwie? Widzę to ja, 30. A to można zobaczyć później, bo ja tak w ogóle nie widziałem, no bo pana nie byłem. Ja tylko 30 i 60 widziałem. A to jak był za to pana jeszcze nie było. To już pana nie było, jak za to już był. A to panie, jeszcze dużo pan zobaczysz, panie. Panie, my w Sodole... Tam jak jechałem, to chyba tam jakiś sąsiad się nawet sprowadził. Nie, on... To i ten, co kosił nam. Aha! No tam mieszkał tylko... On tam mieszkał, tylko on nigdy za to gospodarstwo się nie brał, tak. Ale kupił jakieś sprzęty, kupił, coś tam kupił, się dorobił na to. No Proximę widziałem, Proximę. Nie, ale to Proxima nie jego. Aha, no ale Proximę chciałem też kiedyś kupić, ale zobaczyłem tego. Ale Proxima też... Zostałem takiego na testy, no więc powiedziałem, że odkupię go od nich. Proxima też droga ogólnie. Proxima ogólnie są drogie. Znaczy ja znalazłem za 12 tysięcy, nie? Proxima! No. Nawet stoi u mnie jeszcze na filmie. Za 12 tysięcy? To no, chyba złomia. Jeżeli chce pan, ja chcę, jeżeli chce pan, to mogę skrócić, ale no, nowisienka. Panie, ja na internetach po 100 tysięcy widziałem. To ten. Ja za niego, on stał na firmie. To panie, ta Proxima to jakiś złom.
To musi ja być za niego złom. dałem, ja nie za niego być. dałem 10, nie, 8 tysięcy za tego. W nowiejszym stanie. To śmieszne jest. No nie, ja nie żartuję. No śmieszne jest. I teraz ty jeszcze się panu jedno zapytam, czy tu się da jakoś wyjechać, czy musimy tam do drogi jechać? No, jak pan... No, tutaj pomiędzy dałby radę niby, panie. No, znaczy nie wiem, bo to ja to chciałem tutaj na usługa. Dawaj pan tu pomiędzy. Dobra. Nie by... Panie, po tym sienisku. Panie, hamuj! Nie bój się pan? Panie, podnosi panu tego fenda. Poczekaj pan. Panie. Jakiś lekki ten fend z przodu. Ten napęd to chyba nic nie daje. Obciążnika nie wziąłem teraz, z tego względu, że obciążnik robię jeszcze do niego. A teraz tu, nie? Tak samo jak wcześniej. Tutaj. Panie, jak pan ciśnie z tym fendem? Panie, widzę, że pan kierowca bombowca. Teraz gdzie? Tu na wprost będzie pole kultywatorowywane, bonowane w sumie. O, tu, tak? Tak, to na wprost tutaj też nasze. Dobra. Widzi pan jedyne, co nie zasiane tutaj. No, ja myślę, że to czekaj pan, ja tam pójdę otworzyć klapki, zobaczę i ten, i zobaczę ile tam jeszcze, ile dobra. Tam jeszcze zostało. O. Dobra, zamykam. Kurde, że tu jest, o, dobra. Gdzie on jest? No. Powiem ci. No. To jest ten od Kamaza. No. No to dobrze wiem. Ale chłop mówił, że on tego fenda za 8 tysięcy kupił. Ile? Chyba 8 tysięcy dolarów. A, dolarów? To co? A to i tak mało. Ja nie wierzę, że on takiego fenda za 8 tysięcy. A u niego, a tam na placu u nich, nie? To niby kupię Proxima za 12 tysięcy. To czekaj, co pod spodem, jaki ma ten. No, ja mu mówiłem, nie? O Jezu, ty jak on zaraz kończy to pole? No tak. No, zostało już. Ty ten, nawet nie wiem, czy się opłacało pojechać z tą przyczepą, nie? No, by jednak gospie wziął. No nie, no to jeszcze poczekajmy, nie? Jezu, na przód. Czekaj. I teraz tak, będzie jeszcze z tego, z sadzenia ziemniorów. Nawozy. No. Ale to będzie sadzenie jak zboże jeszcze to podrośnie, nie? Teraz tak z nawozami jakoś. Z nawozami będzie jakoś tak ten, nie? Ej, ale ładny ten chłop ma sprzęt, nie? Też trzeba coś kupić do tego większego. Wiesz, co myśmy chcieli kupić, nie? Tego 90 koni on miał tam, pamiętam. Nie? No. I on fajny był nawet. Nie? Teraz po krzakach dostaje. Kabina chyba, a nie chłop. Po kabinie chłop dostaje. Idę wykorzystać to, że nie siedzisz w 30, idę się siedmieć. No to nie wiem. Kopie, ale by na nie dobrze się gada bez szyb. Albo lepiej się przyczepę zapino. O. Nie trzeba wychodzić. I ma co robić dzisiaj. No. Da, ale dobrze, że chłop przyjechał siadź, nie? Ja myślałem, że będzie tak jak kopie. Czasami z Michałem, że my chłopie 4 dni żeśmy czekali, aż przyjaciół wymucić, nie? No. A w Czeszach, kurde, kupić komen. No. Panie Bartku, a może pan chce się przyjechać tu ze mną fędzikiem? Ja bym, pan chciał, ja bym chciał się fędzikiem przyjechać. Ja bym się chciał fędzikiem przyjechać. A to ja pana Dobry, zajęty. Dobry.
Dobry. Widzita. A chłop sieje. No to nie bardzo na koło tego to wasze? Te takie słonecznik, czy to jest? Nie, to nie. Ja nie wiem, kogo to jest, bo to my takich rzeczy nie siejemy, nam to niepotrzebne. Tam pan widzisz, ten plac budowy, to też nasze. A to za chwilę tam pójdziemy, to pooglądam sobie. A panowie mają czym kosić? Nie, ale chcemy kupić kombajn. A taki do kukurydzy, na przykład z nasawką, bo ja mogę chętnie przyjechać. Bo na ziarno, nie? Nie. Nie. Na kiszonkę? Tak. A do takich kardziów też mogę przyjechać. A to kozba? No u mnie na plecu tego pewno stoi. A jaka, panie? Jaka się czuje? Las taka. Jedna stara, jedna taka nowa rol czegoś, taka ruska. No i jedna tego, New Hollanda. Taka nowsza. To w sumie ta starsza z klasa by była chyba lepsza, bo to mniejsze jest starsze, to takie mniejsze, a nam jakieś duże tutaj niepotrzebne, bo ile tego tu jest. A nie. Gdzie jedna w silniku jest? Jak pan opuści, to zobaczę. Opuść pan. Panie. Jeszcze jest. Panie, ja na komputerze widzę 50%. Panie, to jeszcze pan zostanie. Ja to pan za to weźmie. No tak. Bo my i tak nie mamy co z tym zrobić, bo już nie siejemy nic w tym sezonie. Mogę wyładować, jeżeli pan chce. Nie. Nie potrzebujemy baletek tego, nie? Bo i tak nie mamy co siać w tym sezonie. No. Już. A na następny sezon to się najwyżej się zamówi, to znowu przywiozę. Ale tą Proximę, co ja mówiłem wcześniej, no to ja mogę wam ją załatwić za piątkę. Pan śmieszny jest, wie pan śmieszny jest. Ja nie, ja taki... Panie, ale ja nie żartuję, ja za tego dałem 8 tysięcy, a u mnie na placu stoi Proxima, która kosztuje 12 tysięcy. Panu nawet za darmo mogę ją załatwić. Nie, my takich rzeczy nie. Dobra, ja wysiadam. Panie, a mogę się przejechać ja fendem? A jasne, to ja wsiądę z panem. Brum, brum. Dobra, to jedziemy. Tu do góry. Nie moja wina, że spadłem. Wezmę to na raz, czy nie wezmę? Nie, no dobra, nie będę brał. Nie weźmie pan. Ja kieruję. Panie, ale widzę, że klimatyzacja, pani, tu idealnie tak. No. A pan na to 30 na sprzedaż? No, na sprzedaż, bo... A mogę sobie później pooglądać, bo tych się mnie zaciekawi. Jak zawsze tu byłem. To normalnie chciałem się przejechać, nie? To się raz tam przejechałem, nie? No panie, teraz to jest taki stan, taki senie. No to zobaczę, nie? Chcemy za nią 10 tysięcy, nie? Nie chcemy jakoś dużo. Rozumiem. Chyba, że dłużej będzie stała, to zwiększymy. Nie, to nie. Nie. No poczekaj, za chwilę przyjdę, proszę pana. Dobrze. Ja ci je odbierę. Ale popowi tam muza gra w telefonie. Jest bardzo śmieszny. Login. Nie mam czego. O. Dobra, idź. Odnosimy, nawet mamy. Ale fajny ten front. Taki fajny, taki bogaty. Zaczynamy się nim jeździć. Panie, stój! Dobra, jedziemy. Już odebrałem.
Co, następny chcę tu gdzieś w okolicy, mam na usługi przyjąć. Znowu na usługi dzwonili. A to co pan no, się to... w ogóle? Pan się skupuje ze błaki, tak? Czy... Wszystko. Wszystko. Nawet mogę panu przyjąć w przynicę. No nie, no to tam już mamy swój zestaw. Ale to tam spokojnie. Weźcie czego. Może na świetny rok buraki przyjadę. Zasiać. Nie, buraków nie potrzebujemy. Teraz tam zobaczę, bo widzę, że tam jakieś nowe maszyny. Przyczepa, kurnik. No panie, wszystko tam stoi. Ora panie, dojdziemy do końca i się zamienimy, nie? No panie, do domu jeszcze tutaj. Ja jeszcze pan tam na gospodarstwo swoje. Dobra, no to teraz tak, niech się pan zatrzymie. Dobra, to wyłączy. Panie, i siadaj jednak pan, bo to nie mój świat. Jedziesz pan ze mną? Tak, jadę, ja siedzę. Zobaczymy, nie zmarzamy, to jedziemy. To ty już jeszcze nie myśli? Tu stanąć można? Tak, tam pan może stanąć. A nie, podnoszenie. Dobra, panie, wyłazim. Wyłazim, bo chcemy zobaczyć. O, tego to ja nie widziałem. Nie, to chyba było, jak ja byłem. Nie, Wajdemana nie było. A, no to nie, no to tego nie byłem. Wajdemana pani nie było. Ale rzeczywiście, taka w kiepskim stanie jest. No, a to może, można odpalić? Nie, panie, lepiej pani tego nie pan. Pan jeszcze coś źle, bo pan coś zrobi źle. Bo panie, taki fento elektronika, a nie taki w 30. Kurde. Panie. No, panie, niech pan dalej. Ty, niech pan odpali. Nie. Bo pan lubię. Nie, panie, nie będzie tego pani, jak to zgaśnie. To rotacyjna widziałem. Rony chyba też. Nie, bo on pan nie widział. Nie ma nie ma szans. Bo one przyjechały z Wajdemanem. Fajne. A, no to jest. O, panie, uważaj pan. Panie, tu kopaczka jeszcze, panie. To było. Pług też był. Kulnik, nie wiem czy był. Przyczepa dostała nadstawki. Przyczepa nadstawki dostała. A. No i tu RCW. RCW było. A było? A to nie wiedziałem. Ale na pewno nie było rozrzutnika. Rozrzutnika nie było, też razem z Wajdemanem przyjechał. Grabiarka była. Była, ale była inaczej pomalowana. No to tak, to wiem, to ktoś tam brał. Dech nie było. Cementu też nie było, bo cement to pod oboje właśnie, bo tutaj oboje budujemy. O, to co? Taki jak pani tu widzi plac wymurowany, taka będzie oboja, nie? A to mokre, niech pan nie wchodzi, bo to mokre. Co mokre, panie, to sule to zalewane, panie, 2 miesiące temu. O, a tu co stoi? No to też sprzęt, panie, tego, tych. A to ja taką mam na oświnie. A ta laweta, ta laweta to panie, to nasze. Tylko panie, pan nie mów nikomu, ale to panie. To tak naprawdę ja z tym nie mogę jeździć, bo to panie, to samolubka taka, to nawet rejestracji nie ma. A coś jeszcze jest nowego? Chyba pan mówił o jakimś zetorze. Zetor, to panie, chodź pan, przejdziemy do stodoły. Przejdziemy do panie, stodoły. Panie, ja mam pan jajka. O, masz pan jajka. Mam. O, to tu? Przejdźmy do stodoły. Tutaj pan widzi cały pałek maszynowy. Prasa była inna jeszcze, kostkująca chyba. Nie, to prasę widziałem. Nie. Nie, tak. Nie mógł pani widzieć, bo ona była ze zetorem. A, no to nie, to nie. No to tu 60. Stary. A tu można przejść do 60? Nie, panie, bo to taki przeciąg, co należy się tłumić wszędzie, panie. No. Tutaj nowy nabytek SIP-ma. A, no tego nie. No i tutaj za panem to coś, o to. A to ja do tego wsiądę, bo to fajne. Nie, panie. Panie. What? A tutaj pługę nie widziałem. O, taki mam, właśnie. Tylko, że ma szare kółko i tu ma czarne, nie? To. Co pan, co?
A. O, to takie, że tu ma każdy. Pan takim małym, o, ja takim wielkim, panie. Tutaj pan widzi zboże z tego roku, paliwo. Jeszcze. O, to jeszcze zobaczę. O, no to mało troszkę tego zboża. Bym przyjechał kanadem znowu. Panie, to jest mało tego zboża, panie. Jeszcze za. Panie, to jest dość dużo tego. Wiesz, panie, że tego. Tuleja, panie, ogólnie na złoma będziemy wywozili. Prawdopodobnie. A przywieź wam kamazę takiego z paką, żeby wywieźć? Panie, mamy przyczepę. Pan, idź mi pan z tym kamazem. Nie, no żartuję. Kamazę nie ma, bo... Ale... Tak się musiało złożyć, że... Poszedł na złom. Tutaj pan, widzi pan belki jeszcze z tego roku wszystkie. Mhm. O. Oj. Panie, to się odcina. Panie, co się odpali? Stoi pan, czekaj. No, czekam. Czekaj, panie, bo tu się belki nawet zjechały trochę, tak trochę. Op. O, panie. Panie, już nie wchodzą. Dobra, lepiej panowie stąd chodźmy, bo tu się... O kurde, spadło. Lepiej chodźmy stąd. Bo to nie to miejsce. A tu pan coś w garażu trzymie? Pan tam nie wchodź. Nie wchodź pan tam. Czemu? Tam nic za pana. Panie, wysiadaj. No nic, to ja się już będę zbierał. No to nie wiem, jeszcze się zastanawiam na tą 30. Jak coś, to do pana będę dzwonił. No okej, okay, nie będę czego. Do widzenia. Dobra, to ja będę kończył ten odcinek. Ze mną był Bartek. No, no i Bartek, no i trzymajcie się na razie. Cześć.